jest wicemistrzem olimpijskim oraz dwukrotnym medalistą. Czesław Lang. Jestem dzisiaj w jego królestwie, na Kaszubach. Miałam przyjemność troszkę pomieszkać u Czesława i jego żony Elżbiety w ich bajkowym miejscu. Za mną jest właśnie pałac, w którym mieszkają. Są tu przepiękne widoki, tereny. Słuchajcie, mnóstwo zwierząt, takich jak konie, owce, psy, koty, dziki. No i oczywiście ekologiczne gospodarstwo. No, jestem u Czesława Langa. Bardzo się cieszę, że zostałam zaproszona i goszczę tutaj u Czesia. Czesiu, powiedz mi taką sprawę, bo zaczęły się zdrowo się odżywiać, zdrowo, ekologicznie. Tak. A przede wszystkim przestałeś jeść mięso, co jest naprawdę dla niektórych wielki wyczyn, żeby po prostu przestać jeść to mięso, bo wiadomo, że wszyscy tęsknią za tym mięsem. Powiedz mi, co cię skłoniło do tego, że zaczęło ci po prostu tak żyć? Stan zdrowia. W wieku tam ponad 55 lat zaczęły duże problemy ze zdrowiem, choroba mniemna, borelioza, przodka żołądku, na pomocnicy, później przyglądało mi się migotanie przedsionków, czyli problemy z sercem, gdzie ja zawsze miałem serce takie jak dzwony, bo moje narzędzie pracy, bo dzięki sercu mogłem jeździć na rowerze kilometry, przecież w ciągu roku jako zawodnik przejeżdżałem prawie 50 tysięcy kilometrów na rowerze. To zdrowie było, no ale później z wiekiem, prawda, stresy, odżywianie się, to wszystko wpłynęło na to, że to zdrowie wypadło. I miałem dwie alternatywy, albo pójść na operacje, próby jakieś tak dalej, sterydy, różnego rodzaju, lub spróbować troszeczkę innej diety, oczyszczenie organizmu z toksyn. Tak się złożyło, że akurat mieliśmy przyjaciół, którzy gdzieś tam zobaczyli, że w Meksyku jest taki instytut doktora Gersona. Żona moja jest bardzo taka dociekliwa i wręcz mnie prawie za uszy wyciągnęła, bo mi się nie chciało jechać. Nie byłem zadowolony, bo to jest taka zmiana. Przecież jako sportowiec jadłem bardzo dużo mięsa, dużo białka, bo zawsze nam mówiono, że to jest siła, że to musicie jeść, żebyście mieli mięśnie i tak dalej, tak dalej. No i jednak po zmianie sposobu odżywiania się, nic innego, tylko sposobu odżywiania się, odstawienia pewnych produktów, właśnie pochodzenia bieżącego, mięso, nabiał, jajka i tak dalej, jest dieta wegańska, dużo soków. Spowodowało siłę, że organizm po prostu dał sobie radę ze wszystkim. No i była ta idea Gersona, to była taka, że nasz organizm jest tak zaprogramowany, że każdą jedną chorobę potrafimy sobie zwalczyć, ale musimy dać jej szansę. To jest jak jakbyśmy mieli wojsko i nie dali jemu broni, żołnierzowi naboi i chcieli, żeby walczył. No. Czyli w organizmie no, poprawił się cały metabolizm. Spodobało mi się to bardzo i to robię świadomie. Już poznałem inne smaki, już jest od 6 lat. No i poczułem się znowu młody, znowu silny. Siadam na rower, jeżdżę sobie po 120 km na rowerze. Tak. Mam dużo energii, pomimo 60 lat świetnie się czuję. I naprawdę już bym nie zmienił, nie chciał wrócić do tamtych nawyków żywieniowych, bo to są tylko naprawdę nawyki żywieniowe. To nie jest jakaś czarna magia. I tak się zaczęło. Super. Ja przestałam również jeść mięso i bardzo dobrze się z tym czuję, więc wiem, co czujesz i wiem, że można mieć siłę i energię poprzez właśnie wyeliminowanie tego tak, produktu. No, często się pytam, a skąd białko, a skąd siłę i tak dalej. Ja na przykład uwielbiam konie, mam konie. Tak. Mówię, koń przecież nie je mięsa, a ma tak piękne mięśnie. Nie, owiec je siano. Jest bardzo silny, jest bardzo mocny. Tak. Czyli okazuje się, że w tych warzywach, owocach jest tak. tyle dobroci tak. Tyle tych minerałów, tyle wszystkiego, że całkowicie nam wystarcza i to też ja tak chciałem na sobie taki test przeprowadzić, no okej, postawiłem to, co mi mówiono, wiecie, to jest siła, prawda? To mięso, tak. No i jem warzywa, owoce i czy będę miał siłę, okazuje się to mięso, wiele więcej niż miałem. Dobrze. A proszę mi powiedzieć, jeżeli chodzi o gospodarstwo ekologiczne, to bo masz. Tak. Z czego to się wzięło? Jak to było? Ja urodziłem.
urodziłem się tutaj w Kołczygłowa, wychowałem się na wsi, mój ojciec był kierownikiem PGR-u, nauczony byłem od małego pracy w ziemi, na roli, przy inwentarzu, mieliśmy swoje krowy, świniaki jakieś tam, prawda, jako dzieciak też musiałem, nie wiem, być przy sianokosach, klebić jakieś długie działki, czego nienawidziłem, buraków, ziemniaków i tak dalej, i tak dalej, ale byłem od małego, że mam 6 lat, miałem swoje obowiązki, gdzie no, nauczyłem się ciężkiej pracy, no i wychowałem się na roli. No i tak moje życie jakoś pokierowało mój los. Ja byłem bardzo dużym przeznaczeniem, że byłem 20 lat sportowcem zawodowym, mieszkałem 15 lat w Italii, no ale jakoś nie wiadomo nawet dlaczego, wróciłem tutaj w to miejsce, gdzie się urodziłem, wróciłem do Kołczygów, kupiłem dworek, który był w ruinie, wyremontowałem to, no i co do tego będę robił, więc pomyślałem o gospodarstwie ekologicznym, ponieważ widzimy, jaka jest potrzeba. No, ludzie idą coraz bardziej w to, żeby odżywiać się dobrze, nie na ilość, a na jakość. Tak, ale dbać o zdrowie, bo wiecie, jeżeli nie będziemy mieć zdrowia, to możemy mieć wszystko, a jak nie mamy zdrowia, to nic się nie liczy. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję bardzo się cieszę, że z Czesławem się spotkałam. Wspaniały człowiek, miły, bardzo dużo pozytywnej energii. Również o Tobie. Dziękuję.